Baza danych to jest wasz skarb, to jest coś, co jest waszą pracą i pamiętajcie o tym, że ona zawsze może dostać się w jakieś niepowołane ręce. I to, że mam bazę w taki sposób, że tytuły zmiennych mają nazwy w ten sposób. Ja generalnie w momencie, kiedy tworzę bazę danych, staram się te zmienne zakodować. Także tylko osoba, która ma dostęp do rozkodowania tej bazy, wie, która zmienna jest czym. Czyli nie nazywam płci płcią, tylko jest na przykład P1, potem jest P2, P3, P4. Dlatego, że tak jak powiedziałam, nigdy nie wiecie Państwo, gdzie ta baza danych może potem trafić, jeśli będziecie ją sobie gdzieś dalej przesyłać. I chodzi o to, żebyście to wy wiedzieli, co jest czym, żeby nikt waszych danych nigdy nie mógł wykorzystać. Ja tutaj chciałam takie podstawowe właśnie zmienne, płeć, wiek, wzrost, waga, glikemia, żeby na ich podstawie zaprezentować Państwu kilka prostych testów. Dlaczego zawsze zaczynam od Excela? Dlatego, że najprostsze gdzieś tam zmiany w zmiennych możemy zrobić wykorzystując funkcje, które posiada po prostu Excel. Z takich również bardzo prostych, ale przydatnych protipów, w momencie, kiedy wasza baza danych ma 20 przypadków, nie sprawia to problemu, ale gdy tych przypadków robi się 1000, problemem jest, że kiedy przesuwacie sobie do dołu, pierwszy ten tytułowy, ta tytułowa zmiana wam znika, także zawsze sobie klikajcie, żeby ten wiersz zafrizować i dzięki temu, jak będziecie przesuwać sobie do dołu w bazie danych, to zawsze będziecie widzieć, na co patrzycie, na którą zmienną. To też jakby jest ułatwienie w momencie, kiedy jest dużo tych zmiennych, prawda? Dobra, co przechodzimy dalej. Dlaczego właśnie ja bardzo lubię Excela? Dlatego, że wykorzystując jego funkcje, można na podstawie danych, które mamy z kwestionariusza, z badanych pacjentów, z badanych naszych ankietowanych, możemy stworzyć inne zmienne za pomocą generalnie dość prostych formuł. Tak jak tutaj zaprezentowałam Państwu w taki sposób, nie pytając pacjenta o BMI i nie wyliczając tego za każdym razem, kiedy gdzieś tam uzupełniacie ankietę, możecie to po prostu stworzyć potem przeliczając, wykorzystując funkcję, potem się tylko klika dwukrotnie w kącik tutaj prostokącika i całe BMI robi się dla wszystkich waszych przypadków, nie musicie się bawić z liczeniem pojedynczych przypadków. I potem właśnie nam się tworzy cała kolumna, więc jest to ogromne zaoszczędzenie pracy, a pamiętajcie Państwo, że wasz czas jest cenny i zaoszczędzenie czasu przy pracy to jest czas to pieniądz. Dobra. No i co jest najważniejsze, jakby co jest podstawą do przejścia dalej w jakichkolwiek testach statystycznych, jest to, żeby Państwo wiedzieli, na jakie rodzaje dzielą się nasze zmienne. Naszymi zmiennymi nazywamy płeć, wiek, wzrost, waga, to są zmienne. I zmienne dzielimy na zmienne ilościowe i zmienne jakościowe. Zmienne ilościowe to takie, które no, obydwie możemy zapisać liczbą, natomiast do ilościowych zaliczamy zmienne typu wzrost, masa, wiek, BMI. Natomiast jeśli chodzi o zmienne jakościowe, to są takie zmienne, gdzie na pytanie możemy odpowiedzieć tak albo nie, czyli na przykład, czy pali pan papierosy? Tak, nie. Wtedy kodujemy to jako 1, 2. Czy miał pan gdzieś tam w przeszłości zawał? Tak, nie. 1, 2. Czyli w taki sposób kodujemy zmienne jakościowe. Zapamiętają sobie Państwo, że prawdziwą jakością jest być kobietą, także płeć to jest zawsze zmienna jakościowa. Ja zawsze właśnie koduję je jako numer 1-2, kobieta u mnie zawsze ma numer 1. Co jest bardzo również istotne i też pomocne właśnie w naszym programie Excel, czyli do naszą podstawową bazą, naszym pierwszym przyjacielem statystyka, jest to, że zmienne ilościowe zawsze możemy zamienić na zmienne jakościowe, tworząc na przykład kategorie. Przedstawiłam to Państwu na przykładzie BMI, bo to jest taki najłatwiejszy, najprostszy przykład właśnie takiej zamiany. Po wyliczeniu z wzrostu wagi jakiejś tam naszego BMI, to BMI możemy sobie skategoryzować. Mamy gdzieś tam odgórne kategoryzacje, które są przyjęte przez środowiska medyczne, gdzie tam poniżej 18,5 to jest niedowaga, potem mamy normowagę, nadwagę i możemy wykorzystać proste, powiedzmy, funkcje excelowe do tego, żeby sobie tą zmienną naszą ilościową przekategoryzować i stworzyć z niej zmienną jakościową, czyli zmienną 1, 2, 3, prawda? Mam nadzieję, że już widzą Państwo gdzieś tam, w jaki sposób różnią się zmienne ilościowe od na przykład zmiennych jakościowych. Jeśli chodzi o excelowe funkcje,
przyznam Państwu szczerze, że największym przyjacielem jest zawsze Google. Czyli otwieramy Google i szukamy, w jaki sposób możemy daną funkcję stworzyć. To utworzyłam oczywiście wczoraj rano, gdzieś około 20 minut, bo to nigdy nie jest tak, że się je pamięta, tylko zawsze za każdym razem szukam od zera i tworzę od zera, w jaki sposób ja to robiłam, załóżmy, miesiąc temu. Dobra. I w ten sposób, w momencie, kiedy przygotowaliśmy naszą wspaniałą bazę danych, przechodzimy do naszego kolejnego przyjaciela, czyli do statystyki. I o ile ze statystyką prawdopodobnie każda uczelnia, nie wiem, czy mam tutaj słuchaczy tylko z SIUM-u, czy z różnych uczelni, bardzo bym w ogóle chętnie zobaczyła odpowiedź na to pytanie, przyznam szczerze, bo to jest dla mnie ciekawe, czy są Państwo generalnie z Polski, czy z uczelni naszej śląskiej. Łódź, witam, Lublin, miło Was widzieć, strasznie się cieszę. Pozdrawiam również. Dlatego też pytam, ponieważ u nas w programie naszych studiów na piątym roku jest prowadzony program pod tytułem Biostatystyka i gdzieś tam te wszystkie rzeczy, które ja zawarłam tutaj w prezentacji, my generalnie na zajęciach omawiamy. Nie wiem, jak to wygląda na innych uczelniach, czy macie tą biostatystykę prowadzoną w zakresie dużym, czy dość wąskim. U nas uważam, jest to przeprowadzone na takim poziomie, że potem każdy z Was może swoją jakąś analizę wykonać. I również przechodząc do tego, jak to właśnie jest ze statystyką i uczelniami, nasza uczelnia ma licencję na program Statystyka i powiem, przyznam Wam szczerze, zawsze widzę odpowiedź, przyznam Wam szczerze, że ja zawsze, ale to zawsze mam problem z tym, żeby tą licencję odnowić. Zawsze wiąże się u mnie to dzwonieniem do informatyku, przeglądaniem strony z instruktorem 4 czy 5-krotnie. Zawsze kilka razy gdzieś tam się załamie nad tym, ale w końcu po tygodniu mi się uda i tą statystykę udaje mi się zdobyć. Także w momencie, kiedy wiedzą Państwo, że będą Państwo mieli mało czasu na to, żeby wykonać jakąś analizę, ponieważ zbliża się jakiś deadline abstraktów do wysyłania na STN-y, to weźcie sobie trochę czasu na to, że tą statystykę trzeba zdobyć. Program przed przygotowaniem tej prezentacji kontaktowałam się z firmą StatSoft Polska, żeby dowiedzieć się, czy mogę wykorzystać screeny z programu podczas przygotowania prezentacji. Zgodę dostałam. Prezentuję tutaj jakby cytowanie tego programu, kto jest jakby odpowiedzialny za dystrybucję tego programu na świecie w zasadzie. Całe szczęście właśnie, że uczelnie zapewniają nam dostęp do programu, bo licencje kosztują duże pieniądze i tak naprawdę samemu sobie to zorganizować to nie jest łatwa sprawa, więc takie bezpieczeństwo posiadania uczelni, która nam to zapewnia, gdzie jeszcze są informatycy, którzy pomogą za każdym razem, kiedy zadzwonimy, jak to zdobyć, to jest naprawdę złoto. Dobra. Omówiliśmy sobie, że mamy różnego rodzaju zmienne. Te zmienne to będzie wzrost, waga, płeć i tak dalej. I te zmienne można, jakby do każdej zmiennej, można zastosować pewnego rodzaju rozkład. I rozkłady zmiennych będą inne w przypadku zmiennych jakościowych i inne w przypadku zmiennych ilościowych. Jakościowa płeć 1, 2, ilościowe na przykład wzrost, waga. Zaraz Państwu to przedstawię konkretnie na przykładach. Rozpoczęłam tutaj od zmiennych jakościowych, ponieważ to jest generalnie łatwiejszy rozkład, prostszy i z nim jest mniej kłopotu. A więc zmienna jakościowa, tak jak Państwu powiedziałam, przede wszystkim takim sztandarem jest płeć. Ja tutaj wykorzystywałam przykłady ze strony Głównego Urzędu Statystycznego, gdzie w ogóle można sobie wpisać różne zagadnienia, jakie Państwa interesują, wyświetlą się Państwu liczby dotyczące Polski, województw, urodzeń, ilości lekarzy, wszystko. Więc wzięłam tutaj za przykład sztandar, czyli płeć, podział płci w przypadku urodzeń w Polsce w 2019 roku. I tutaj już widzimy, że ta nasza zmienna jakościowa, czyli ta nasza płeć w jakiś sposób się rozkłada. Rozkłada się w taki sposób, że mamy 193 tysiące plus chłopców, którzy się urodzili i 182 tysiące dziewczynek. Państwo pewnie widzieli te wykresy zazwyczaj odwrotnie. Zaraz to pokażę Państwu, w jaki sposób tworzymy to w
statystyce. To jest bardzo istotne w momencie, kiedy prezentujecie swoje prace. Zawsze, jeśli na przykład robiliście badanie kwestionariuszowe, bardzo ładnie jest pokazać, w jaki sposób przedstawiała się badana wasza populacja, czyli przedstawić, ile osób było płci żeńskiej, ile męskiej, ile było osób na przykład z roku pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego. I to przedstawiamy w wykresach stworzonych w statystyce. To jest najbanalniejsza sprawa, ponieważ w momencie, kiedy już mamy tą statystykę, do tej statystyki załączymy sobie naszą bazę danych, to jest kwestia tak naprawdę kilku kliknięć, żeby statystyka nam sama wszystko wyliczyła. Tak jak mówię, tak jak wam Państwu powiedziałam, czas to pieniądz i statystyka jest po to, żebyśmy to wszystko robili w jak najkrótszym czasie. W jaki sposób wygląda panel statystyki? Tutaj Państwu pokazuję. On jest generalnie bardzo zbliżony do programu Word, Excel, więc to wygląda wszystko, to jest bardzo intuicyjne, w jaki sposób mamy to klikać. I nas zawsze będzie interesowała zakładka statystyka. W momencie, kiedy chcemy pokazać rozkład zmiennych jakościowych, klikamy statystykę, klikamy statystyki podstawowe. Następnie pokazuje nam się okienko, które wygląda w taki sposób. To jest takie małe okienko, które się pokazuje na środku programu i tam klikamy tabelę liczności. Klikamy OK i wyskoczy nam kolejne okno, w którym mamy wybrać zmienne, które chcemy pokazać i chcemy sobie rozłożyć, chcemy jakby zrobić rozkład tych zmiennych, których chcemy zrobić. Klikamy, zaznaczamy, jak to dałam przykładowo płeć i dałam BMI kategorię, bo pamiętają Państwo, że sobie przerobiliśmy tą naszą BMI jako zmienną ilościową na zmienną jakościową, czyli na kategorialną. I z tych pozostałych wszystkie inne są już tak naprawdę zmiennymi ilościowymi. To są jedyne, które możemy wybrać. Oczywiście klikamy OK. Statystyka, jak już w niej troszeczkę poklikacie, zobaczycie, że to jest program bardzo intuicyjny, jeśli wiecie, co chcecie robić. W momencie, kiedy klikniemy OK, statystyka nam mieli i nam pokazuje wynik. Wynik pokazuje się jako tabela liczności i zaraz też pokażę Państwu, że może wynik się pokazać jako wykres. Wyniki wszystkie zawsze pokazują się jako lista wszystkich analiz, które zrobiliśmy tutaj z boku. Ja nie wiem, Państwo pewnie nie widzą żadnego znacznika, prawda? Ale ja chyba mogę to w jakiś sposób... Czy Państwo widzą moją myszkę? Widać, dobra, super. W takim razie... Tutaj zawsze każdą statystykę, którą zrobimy na danej bazie danych, którą załączymy do programu, tutaj to się będzie wyświetlało jako każdy kolejny wynik. W jaki sposób na to patrzymy tutaj? Mamy tabelę liczności, patrzymy na tą naszą zmienną jakościową, czyli płeć i nam wyskakuje, ile było kobiet, czyli 15, ile było mężczyzn, czyli 8. Zawsze też pokazuje, czy był jakiś brak, bo wiadomo, że w momencie, kiedy analizujemy kwestionariusze, zdarza się, że po prostu ludzie nie uzupełnią danej odpowiedzi, wtedy też nam się wyświetla, że jest to jakiś brak w bazie danych i od razu przelicza nam to jako procenty. Ile procent stanowiły kobiety naszej badanej populacji i ile procent stanowili mężczyźni. Dobra. Możemy to również przedstawić oczywiście w postaci wykresu. Czyli jakbyśmy wrócili do tego okienka, które było wcześniej, możemy kliknąć histogramy i wtedy wszystko nam się wyświetla jako piękne wykresy. Nie musimy się samemu męczyć, nie musimy w Wordzie samemu to robić, tylko statystyka robi nam to sama. I tak jak Państwu wspominałam, widzicie, jakby dołączyło nam się do tych naszych tabel liczności, dołączyły nam się także wykresy. Także w każdym momencie, jeśli przejdziemy dalej, dalej, dalej i będziemy dalej tę analizę robić, w każdym momencie będziemy mogli wrócić do poprzednich analiz, żeby nie robić ich, nie klikać ich znowu po raz kolejny, tylko mamy je zapamiętane w programie. I właśnie w ten sposób, jak Państwo tutaj widzą na tym histogramie, przedstawiają się zmienne jakościowe, czyli są to kolumny, które pokazują, że jest tyle kobiet i tyle mężczyzn w badanej przez nas populacji. Troszeczkę inaczej przedstawia się to z rozkładem zmiennych ilościowych, czyli ilościowe, przypominam, waga, wzrost. Oczywiście mem jest tylko gdzieś tam dla... złapania Państwa uwagi, absolutnie nie mam zamiaru nikogo tutaj obrażać, nie czyich poglądów. Mianowicie mem ten pokazał się na stronie grupy przygotowującej, jakby grupy ludzi, którzy przygotowywali się do lekarskiego egzaminu końcowego wiosennego. Jaka zmiana w nim zaszła, to myślę, że Państwo doskonale wiedzą jako głównie medycy, mianowicie weszła baza pytań. W związku z tym egzamin był relatywnie
dużo łatwiejszy niż wszelkie poprzednie. I gdzieś tam na tej grupie pojawiła się reakcja, z czym to się potem wiąże. Mianowicie z teorią, z rzeczą, jaką jest rozkład normalny. I myślę, że o rozkładzie normalnym wszyscy Państwo gdzieś tam słyszeli w momencie, kiedy pojawił się jakiś zbyt łatwy egzamin z jakiegoś przedmiotu, prawda? Bo wtedy gdzieś tam leci taka czarna wieść, że stworzą rozkład normalny i zamiast progu punktowego do zaliczenia, który był ustalony wcześniej, zrobią rozkład normalny i po prostu odetną najgorsze wyniki. Nie wiem, przynajmniej u nas gdzieś tam na uczelni zawsze taka czarna chmura przechodziła, jeśli egzamin był za łatwy. A więc teraz pokażę Państwu rozkład normalny, który jest naszymi pierwszymi drzwiami do tego, żebyśmy potem mogli prowadzić dalsze analizy. Skorzystałam ze strony naukowiec.org, żeby przekazać Państwu, jak generalnie wygląda rozkład normalny. W rozkładzie normalnym chodzi o to, że wartości średnich jest najwięcej. Czyli i generalnie natura dąży do tego, żeby wszystko rozkładało się w rozkładzie normalnym. Mianowicie wzrost, waga. Najwięcej jest ludzi o średnim wzroście. Najwięcej jest ludzi o średniej wadze. Najmniej jest ludzi super otyłych. Najmniej jest ludzi bardzo szczupłych. Najmniej jest ludzi najwyższych i najniższych. I niech Państwo zapamiętają właśnie, że natura zawsze będzie dążyła do normalności. I dlaczego wspomniałam przy rozkładzie normalnym o leku? Dlatego, że bardzo często też wyniki egzaminów, one też dążą do rozkładu normalnego, czyli ten średni wynik jest reprezentowany przez największą liczbę osób, natomiast te wyniki najlepsze, najczęściej jest to mała liczba osób i wyniki najgorsze, gdzieś tam też jest to najmniejsza liczba osób. Także natura dąży nam do normalności. W jaki sposób rozkład normalny możemy zrobić w statystyce? To są generalnie 2-3 kliknięcia. W tytule powiedziałam, że 2 kliknięcia jest troszeczkę więcej. Oczywiście znowu wchodzimy do naszego panelu statystyka, statystyki podstawowe. Potem pokazuje nam się znowu okienko, gdzie możemy wybrać kolejną funkcję. Pamiętacie, wcześniej były to tabele liczności. Teraz klikamy statystyki opisowe. Klikamy OK i pokazuje nam się takie okno. I po kolei co musimy działać? Przede wszystkim musimy wybrać zmienną, którą chcemy sprawdzić, czy ona będzie miała rozkład normalny. Czyli sprawdzamy zmienne ilościowe, tak jak Państwu mówiłam. Wybieramy zmienne, tam potem nam się pokaże okienko do wybrania tej zmiennej, czyli bierzemy na przykład wzrost. Potem klikamy okienko normalność, bo normalnie jak to okienko się włącza, to ono jest ustawione na okno podstawowe. My klikamy okienko normalność. Potem klikamy rozkład test Shapiro-Wilka i to jest generalnie test, którego będzie najczęściej używać. Oczywiście są też inne testy normalności. Ja Wam pokazuję ten test, bo jego się generalnie używa najczęściej. I potem są dwie opcje. Albo klikają Państwo od razu histogramy, albo klikają Państwo zakładkę podstawowe i tam się potem klika zakładeczkę w wykres pierwszy. W momencie, kiedy Państwo klikną tamtą zakładkę, pokazuje nam się taka tabela. Czy Państwo już widzą, czy ten rozkład będzie normalny? Patrząc na ten wykres, widzicie Państwo, jak nam się to zaprezentowało, jak nam się to w miarę zaprezentowała tutaj kolumny. Tak, rozkład będzie tutaj normalny. Natomiast oczywiście nie patrzymy na wykres, tylko patrzymy na liczbę i wynikiem tutaj naszej statystyki jest nasze magiczne P. I za każdym razem, kiedy będziecie sprawdzać jakąś zmienną ilościową, zanim w ogóle przejdziecie do testów, każdą zmienną ilościową musicie sprawdzić, czy ona ma rozkład normalny, bo potem jest droga. Sprawdzanie rozkładu, jeśli rozkład jest normalny, są jedne testy, jeśli rozkład odbiega od normalnego, są testy używane inne. W tym przypadku naszym tym magicznym punktem odcięcia jest 0,05 i za każdym razem, kiedy P jest większe od 0,05, rozkład jest normalny, czyli od tego momentu na daną zmienną, w tym przypadku mamy tutaj wzrost, możemy używać testów tak zwanych parametrycznych, bo potwierdziliśmy, że rozkład jest normalny. Jeszcze inną możliwością sprawdzenia tego, czy rozkład jest normalny, jest zerknięcie tutaj na ten nasz drugi wykresik, gdzie te kropeczki, im bliżej one są tej czerwonej linii,
im mniej są rozrzucone z daleka od linii, tym większa pewność, że ten rozkład jest właśnie normalny. I teraz tak, z każdą tą zmienną ilościową, czyli wzrost, waga, BMI, ale nie BMI kategoria, sprawdzamy, czy rozkład jest normalny, czy rozkład od normalnego odbiega. Ja tutaj Państwu napisałam, że to jest rozkład nienormalny, że może być rozkład normalny albo nienormalny, to jest mój skrót myślowy. Absolutnie nikt na zajęciach nie powiecie, że rozkład jest nienormalny i nie mówcie, że ja Wam tak, coś takiego powiedziałam, bo stracę pracę. Mówi się, że rozkład odbiega od normalnego, to jest skrót myślowy. Rozkład może być normalny albo odbiegać od normalnego. I w momencie, kiedy potwierdzimy naszą normalność rozkładu, możemy używać średniej i odchylenia standardowego do opisania tej zmiennej. Czyli jeśli wyjdzie nam, że wzrost ma rozkład normalny w badanej populacji, to możemy powiedzieć, że średni wzrost wynosi 167 cm plus minus odchylenie standardowe 13 cm. Natomiast jeśli wyszłoby nam, że ten rozkład nie jest normalny, czyli to P było za małe, w tym naszym teście, który przeklikaliśmy, rozkład odbiega od normalnego, wtedy już nie możemy użyć średniej odchylenia standardowego. Wtedy używamy mediany i dolnego i górnego kwartylu do określenia tego zakresu. Czyli wtedy, jeśli by ten wzrost wyszedł nam, że on odbiega od normalnego, to mówimy, że mediana wzrostu wynosiła tyle, z dolnym i górnym kwartylem tyle i tyle. I to statystykowi, znaczy osobie, która działa naukowo, już da pogląd, jaki to był rozkład, bo on już będzie wiedział, czy rozkład był normalny, czy nie, na podstawie tego, czy użyli Państwo średniej, czy mediany. I będzie też wiedział, w jaki sposób gdzieś tam się rozkłada ta wartość centralna i wartość rozrzutu. Też jakby dla takiej informacji technicznej, to jest dość, no, nie muszą Państwo tego zapamiętać, to stworzenia jakiejś statystyki, ale miara tendencji centralnej, to jest średnia i mediana, czyli chodzi nam o to, co jest w środku, a miarę rozrzutu danych to jest odchylenie standardowe i górny, dolny kwartel, czyli to, jak ten wykresik nam się rozkłada na boki, prawda? Dobrze, a w jaki sposób zrobić to w statystyce? Bo przecież nie będziemy liczyć dla każdej zmiennej średniej odchylenia standardowego, bo nie po to mamy program, żeby liczyć to na piechotę. W momencie, kiedy byśmy weszli znowu w statystyki podstawowe i statystyki opisowe, to pamiętają Państwo, jak sprawdzaliśmy normalność, to klikaliśmy tutaj, prawda? Teraz klikamy zakładkę więcej i w zakładce więcej mamy pokazane to, co nam może statystyka dla danej zmiennej obliczyć. I co nas interesuje? Jeśli rozkład był normalny, to interesuje nas kliknięcie średniej i odchylenia standardowego. Jeśli rozkład odbiega od normalnego, interesuje nas mediana i dolny i górny kwartyl. Czyli zaznaczamy to, klik, to, co nas interesuje. Klikamy podsumowanie i bardzo mądry program pokazuje nam wszystko w jednej tabeli. A więc jeśli rozkład był normalny, używamy średniej i odchylenia standardowego, czyli to plus minus to. Jeśli rozkład odbiegał od normalnego, dajemy medianę i dolny i górny kwartyl. Wszystko załatwione w dwóch mniej więcej kliknięciach. I znowu Państwu pokazuję tutaj, dochodzą nam kolejne statystyki, które wykonywaliśmy, więc w każdym momencie możemy sobie wrócić, jak wyglądała ta tabela liczności tego, jak wyglądało to wszystko, co klikaliśmy w danej analizie. No i dlaczego ja tutaj odwołuję się do lekku? Bo chciałam Państwu przedstawić, że nie każde zmiany są zawsze dobre. I załóżmy tutaj oczywiście, że wyniki egzaminu były, wyniki leku na wiosnę 2020 i na wiosnę 2021 były rozkładem normalnym. Generalnie prawdopodobnie były, zostały przedstawione jako, korzystałam z danych CEM-u, które są udostępnione gdzieś tam na ich stronach. I w rok temu, na wiosnę, średni wynik wynosił 135 z odchyleniem standardowym 17,55. W tym roku średni wynik wynosił 169 punktów z odchyleniem standardowym 14,85. Jak to wygląda na wykresach? Otóż zrobiłam taką symulację wykresów, jakby to wyglądało właśnie, gdyby te rozkłady były normalne, tak idealnie normalne w taki sposób. Tutaj mamy lek 2020, lek 2021. Widzą Państwo, że tutaj ten wynik średni jest dość przesunięty w stronę prawą względem tego. I zrobiłam taką symulację nałożenia się tych leków. Trochę mi się to nie zbiegło, ale co chcę Państwu przedstawić. To, że gdyby egzaminy przebiegały w taki sposób, że zaliczenie będzie się odbywało nie na podstawie progu ustalonego, tylko na podstawie rozkładu normalnego, to ludzie z wynikiem, z najwyższymi wynikami, z najwyższymi wynikami leku
zeszłorocznego wiosennego byliby jednymi z gorszych z leków wiosny 2021. Dobrze, i podsumowując to, bo tak jak Państwu mówię, sprawdzenie normalności rozkładu jest naszym wstępem do stosowania dalszych testów. I my chcielibyśmy, żeby te zmienne były normalne, bo generalnie im są normalniejsze, tym łatwiej jest nam zrobić analizę i generalnie jest to pożądane w statystyce, żeby gdzieś tam, bo też jakby im większa jest grupa badana, tym prędzej ten rozkład będzie dobiegał do normalności. Więc to jest coś, czego pożądamy. Pożądamy normalności rozkładu. I ta normalność otwiera nam drzwi do korzystania z testów parametrycznych. Gdyby ten rozkład nie był normalny, musielibyśmy korzystać z testów nieparametrycznych. I generalnie daje nam to łatwiejsze życie statystyka. I tak jak wspomniałam, gdy rozkład nie jest normalny, czyli odbiega od rozkładu normalnego, i jest jeszcze drugi warunek, który się musimy spełnić, czyli nasza ogólna liczba badanych musi być większa niż 30, żebyśmy mogli użyć testów parametrycznych. Gdy jest mniejsza, mimo że rozkład wychodzi nam, że jest normalny, to powinniśmy jednak stosować testy nieparametryczne. Taka jest zasada. Dobrze, tutaj to wygląda tragicznie, ja o tym wiem. Natomiast to jest ściągawka, która myślę, że Wam się przyda, jeśli tylko zaczniecie w jakiś sposób swoją przygodę z analizami. I sobie zapamiętajcie ten slajd. Nie wiem, jak to będzie, jak się zdecydujemy z nagraniem i z udostępnieniem później. W każdym razie zapamiętajcie sobie ten slajd, bo to jest ściągawka, dzięki której będziecie mogli bez zastanowienia wiedzieć, jaki test musicie wybrać do swojej analizy. To jest ściągawka dotycząca zmiennych ilościowych i zawsze w momencie, kiedy zastanawiamy się, jakiego użyć testu, żeby sprawdzić różnicę między danymi zmiennymi, robimy taką drogę. Czy zmienna jest ilościowa? Tak, jest ilościowa. Czy dane są niesparowane, czy sparowane? I tutaj słowem wyjaśnienia, czym są dane niesparowane, a czym są sparowane. O danych sparowanych mówimy wtedy, kiedy na przykład podam na przykładzie swojego badania, które wykonuję w ramach doktoratu. Ja badam gdzieś tam ostre efekty działania podgrzewaczy tytoniu i mierzę na przykład ludziom ciśnienie. I na przykład badam je przed wypaleniem papierosa i po wypaleniu papierosa. I gdzieś tam to połączenie tych danych je nam paruje. Więc w momencie, gdyby te dane były, gdyby nasze grupy były sparowane, czyli na przykład dwukrotny pomiar w odstępie czasowym, wtedy używamy testów dla danych sparowanych. Kiedy nasze dane są niesparowane, czyli na przykład chcemy sprawdzić wzrost pomiędzy chłopakami a dziewczynami naszej badanej populacji, używamy danych niesparowanych. Kolejnym krokiem naszej drogi do wybrania testu, jaki chcemy użyć, jest to, ile grup chcemy porównać. Czyli jeśli chcemy porównać wzrost między płciami, to grup jest dwie, mężczyźni i kobiety. W momencie, kiedy chcemy sprawdzić na przykład jakąś zmienną w zależności od kategorii BMI, to tych grup robi się więcej i wtedy używamy innych testów niż jakby grup było po dwie. I to jest potem kolejnym krokiem, tym, o którym Wam mówiłam, że zawsze musicie go wykonać w momencie, kiedy rozmawiamy o zmiennych ilościowych, jest sprawdzenie normalności rozkładu. Dlatego, że za każdym razem, gdy rozkład będzie normalny albo odbiegający od normalnego, to będziemy używać innych testów. Chciałabym Wam przedstawić na przykładzie, w którym momencie w ogóle używamy tej ściągawki, kiedy mamy użyć, kiedy chcemy porównać ze sobą jakieś zmienne ilościowe, żeby sprawdzić między nimi różnice. Przykład, bo to są badania, które ja znam najlepiej, dlatego ja Wam je przedstawiam. Przykład badania z naszej katedry, gdzie były badane częstość palenia korzystania z elektronicznego papierosa przy studentów medycyny. I tam w tym badaniu pojawia się takie zdanie, że papierosy wypalane dziennie wśród e-palaczy, oczywiście papierosy, bo to jakby chodzi o liquid, w porównaniu do palaczy tytoniu była wyższa. I dlaczego statystycznie wyższa? Dlatego, że to nasze P nie było mniejsze od jednej dziesięciotysięcznej. Zaraz Wam to przedstawię na przykładzie. Więc zobaczą Państwo. Mamy osoby, które palą
elektronicznego papierosa, mamy osoby, które palą papierosy tradycyjne. I gdzieś tam podali w kwestionariuszu, jaką liczbę oni ich wypalali i chcieliśmy sobie porównać, czy liczba wypalanych papierosów, czyli nasza zmienna ilościowa, różniła się pomiędzy osobami, które korzystają z e-papierosa, a osobami, które korzystają z papierosa. Także nasza zmienna ilościowa między dwoma grupami ludzi, czyli między palaczami jednymi albo drugimi. W tym momencie korzystamy właśnie z testów różnic. Przedstawię Wam na przykładzie, przedstawię Wam kilka z tych testów. Nie będę omawiała w dzisiejszej prezentacji testów z grupami 3 i więcej, bo to jest bardziej skomplikowana sprawa. Najpierw Wam pokażę Wam dzisiaj na prezentacji te, gdzie dotyczą one dwóch grup, w przypadku danych sparowanych i niesparowanych, bo uważam, że jest to coś, co Wam się przyda najczęściej. Zaczniemy od testu T-studenta. W jaki sposób klikamy go w statystyce? Bierzemy statystyki podstawowe i pojawia nam się ta tabela, którą już Państwu wcześniej przedstawiałam, mianowicie ta tutaj. I w tym momencie wybieramy test T dla prób niezależnych. Niezależny, czyli jesteśmy w danych niesparowanych, prawda? I statystyka też nam wie o tym, że wybierając test, bierzemy je dla danych niesparowanych bądź sparowanych, więc ona też już je w taki sposób podzieliła. Bierzemy test T dla prób niezależnych względem grup, bo chcemy porównać zmienną ilościową, na przykład wzrost, pomiędzy grupami, czyli na przykład grupą chłopaków, a grupą dziewczyn. Potem pojawia nam się kolejne okienko, gdzie musimy wybrać nasze zmienne, czyli bierzemy zmienną, naszą zmienną zależną, czyli tą, którą chcemy sprawdzić pod względem, chcemy jej różnicę sprawdzić pomiędzy jakąś zmienną grupującą, czyli naszą zależną jest ta zmienna ilościowa, czyli wzrost. Naszą zmienną grupującą musi być zmienna jakościowa, bo nie możemy pogrupować względem zmiennej ilościowej, bo nawet statystyka tego nie przemieli. Naszą zmienną grupującą jest płeć. Klikamy jedno, drugie, bierzemy podsumowanie i pokazuje nam się takiego rodzaju wynik. Wiem, że to wygląda dość strasznie, te wszystkie liczby, natomiast już to spróbuję Państwu przedstawić. Sprawdzaliśmy, czy wzrost, zmienna ilościowa, różni się w zależności od płci, czyli od kobiet i w zależności od mężczyzn. Gdzieś tam wyliczył nam automatycznie średnie, żeby móc patrzeć na to P i je analizować, musimy najpierw spatrzeć na p-wariancję i jeśli p-wariancja jest większa niż 0,05, możemy na to patrzeć. Jakby nie była, musielibyśmy użyć troszeczkę zmodyfikowanej wersji tego testu, ale zakładam, że będziecie używać na tyle prostych statystyk, że nie musimy wchodzić głębiej. Także to jest większe niż 0,05. Patrzymy na p. To p jest naszym wynikiem, jest naszym, naszym wynikiem analizy. I to jest coś, co muszą Państwo zapamiętać do większości testów. W momencie, kiedy P będzie większe od 0,05, znaczy, że te parametry nie różniły się, czyli wzrost między kobietami a mężczyznami nie różnił się. Natomiast jeśli P byłoby mniejsze od 0,05, parametry te między płciami się różnią. Jaki wynik jest tutaj, proszę mi powiedzieć. Wiem, że to proste, ale chciałabym wiedzieć, że Państwo zrozumieli. Czy w tym przypadku tutaj będziemy mówić o tym, że wzrost między kobietami a mężczyznami się różni, czy się nie różni? Nie różnią się, dokładnie. Czyli dobrze Państwo tutaj zrozumieli. I tak naprawdę tutaj te nasze P mniejsze i większe, czyli jak jest mniejsze, to parametry się różnią, jak są większe, to się nie różnią, to stosujemy do większości testów. Oprócz, pamiętajcie, jakby jedyne pożądane P większe od 0,05 to było przy sprawdzeniu normalności. Dla instruktorów, w jaki sposób byśmy to robili, gdyby nasz wzrost wyszedł jakby rozkład wyszedł nam odbiegający od normalnego, wtedy nie będziemy korzystać z testu T-studenta. Będziemy korzystać z testu nieparametrycznego, czyli z testu Mana-Whitneya. I teraz pierwszy raz pokazuję Państwu, kiedy nie klikamy statystyki podstawowe, tylko wchodzimy w testy nieparametryczne. I dla powtórki, rozkład normalny, testy parametryczne, rozkład odbiega od normalnego, testy nieparametryczne. A więc wchodzimy w testy nieparametryczne, klikamy sobie tutaj i tutaj.
chyba coś mi się ominęło, jakiś tam. Tak, ominęłam, gdzieś tam umknęła jeden slajd, gdzie bym Państwu pokazała. Generalnie tam trzeba potem kliknąć porównanie dwóch grup, bierzemy i potem nam dopiero wyskoczy to okno. Musicie pamiętać, żeby wziąć porównanie dwóch grup niezależnych, prawda? Bo porównujemy dane niesparowane. Bierzemy zmienną zależną, wzrost. W tym przypadku zakładamy, że zmienna odbiega od rozkładu normalnego. Bierzemy zmienną grupującą i nic bardziej trudnego, klikamy po prostu test Humana-Whitneya. I znowu wynik pokazuje nam się w takiej samej formie, czyli w formie wyniku P, i tak samo analizujemy wynik. Czyli potwierdziliśmy sobie, że ta zmienna, czy byłby to rozkład normalny, czy odbiegający od normalnego, to wzrost między kobietami a mężczyznami nie różnił się, dlatego że P jest większe od 0,05. Mam nadzieję, że to jest to jasne. Tutaj jeśli chodzi o dane sparowane, przedstawiłam Państwu również tak pokrótce właśnie, w jaki sposób mają to Państwo klikać. Czyli przypominam, dane sparowane interesują Państwa, kiedy chcecie sprawdzić na przykład powtórny pomiar czegoś, czyli badaliście coś raz i na przykład po jakimś czasie. Czy jest to poziom na przykład glukozy w krwi przed zjedzeniem czegoś słodkiego, czy po. Czy jest to na przykład poziom cholesterolu we krwi u pacjentów po roku. To są dane sparowane, bo sprawdzamy dla tej samej osoby po czasie. I znowu sprawdzamy dzisiaj omawiamy tylko dwie grupy, sprawdzamy normalność rozkładu, czyli to pierwsza rzecz, którą Wam przedstawiałam, najważniejsza, bo ona nam otwiera drzwi do testów parametrycznych, albo do nieparametrycznych, czyli będziemy w przypadku rozkładu normalnego korzystać z testu dla par, w przypadku rozkładu odbiegającego od normalnego Wilcoxona dla par. I tutaj jest tabelka, która wcześniej gdzieś tam nas ominęła. Gdyby rozkład był normalny, bierzemy test P dla prób zależnych, klikamy OK. Ja tutaj akurat nie miałam w bazie danych tej przykładowej, którą dla Państwa stworzyłam, nie miałam akurat danych sparowanych do przedstawienia, dlatego gdzieś tam tylko umieszczam zrzut ekranu, w jaki sposób się to robi. Mianowicie pojawia się najpierw to okno, w którym klikamy zmienne, bierzemy pierwszą listę zmiennych, czyli ten nasz parametr za pierwszym razem i druga parametr za drugim razem. Czyli na przykład cukier przed zjedzeniem cukierka i glikemia po zjedzeniu cukierka. W przypadku, gdybyśmy mieli rozkład odbiegający od normalnego i też tak Państwu sugeruję, że generalnie poziom glikemii zazwyczaj jest rozkładem odbiegającym od normalnego, nie jest to taki ładny rozkład jak w przypadku większości innych zmiennych, wtedy bierzemy porównanie dwóch, bierzemy wtedy wchodzimy w te statystyki nieparametryczne i porównujemy dwie zmienne zależne. Tak jak mówię, gdzieś tam ta statystyka jest w miarę intuicyjna, jeśli chodzi o program. Bierzemy listę zmiennych pierwszą lub drugą i w przypadku zmiennych, w przypadku rozkładu odbiegającego od normalnego korzystamy z testu kolejności par Wilcoxona. I znowuż wyniki analizujemy w taki sam sposób. Czyli gdy finalnie przemielimy przez tą statystykę i wyjdzie nam P, który jest mniejsze od 0,05, znaczy to, że cholesterol na przykład po roku różnił się od cholesterolu rok wcześniej. Znaczy to, że cukier po zjedzeniu cukierka, w sensie glikemia we krwi po zjedzeniu cukierka różni się od glikemii przed zjedzeniem cukierka. Jakby P było większe od 0,05, znaczy to, że nie różniły się te parametry przy pierwszym i przy drugim pomiarze. Dobra, skończyliśmy na razie z testami. Na chwilkę, bo jeszcze będę chciała powiedzieć Państwu o jednym bardzo ważnym teście, myślę, że z którego będziecie korzystać dość często. Natomiast w międzyczasie opowiem Wam o tak zwanym przedziale ufności, czyli confidence interval. I tutaj przedstawię Wam przykład z dość popularnego ostatnio badania. Czym jest ten przedział ufności, który zazwyczaj powinniśmy przedstawiać w momencie, kiedy przedstawiamy jakieś wyniki? Myślę, że to jest taka dojrzała statystyka, żeby nie przedstawiać wartości jako sam procent, tylko przedstawiać je jako przedział ufności. Czym on jest? Z definicji jest to przedział, który z 95% pewnością zawiera rzeczywistą wartość parametru populacyjnego. Dlatego, że pamiętajcie Państwo, że cokolwiek byście nie badali, nie macie możliwości zbadać całej populacji, chyba że macie nieograniczone możliwości ludzi i nieograniczoną ilość pieniędzy. Zawsze badacie tylko w jakiejś próbie,
ale chcecie, żeby te wasze wyniki badań odpowiadały i przekładały się na całą populację, prawda? Możecie zbadać tylko fragment, tylko urywek, bo nie ma możliwości zbadać całej populacji. I przedział ufności wylicza nam jakby pewnego rodzaju błąd, przedstawia nam zakres, jaka ta nasza wartość w naszej próbie, jak ona odzwierciedla się w populacji. I ona w populacji nie będzie miała jednego punktu, tylko będzie pewnego rodzaju zakresem. Czyli temu zakresowi możemy w 95% zaufać, że on będzie odzwierciedlał wynik populacji. Ale zawsze istnieje, pamiętajcie, te 5% ryzyko błędu. Przedstawię wam, o co chodzi z tym przedziałem ufności, na przykładzie, tak jak mówię, popularnego badania w ostatnim czasie, mianowicie sprawdzenie bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki przeciwko COVID-19. Tutaj to jest jakby badanie dotyczące szczepionki Pfizera. W badaniu naukowym przedstawia się tam taka tabelka. Trzeba już tutaj przesunąć. W tej tabelce mają Państwo przedstawioną skuteczność szczepionki. No tam w jaki sposób oni ją liczyli, nieważne, ja chcę Wam Państwu przedstawić, w jaki sposób trzeba interpretować ten wynik. Zobaczcie, że on jest przedstawiony właśnie jako 95% przedział ufności. Chodzi o to, że ogólna skuteczność tej szczepionki wynosi 95%, ale przedział ufności, ojejku, wynosi pomiędzy 90 a 97%. Czyli nie mówimy o punkcie, zawsze mówimy w takim przypadku o zakresie. Czyli jakby tłumacząc to, co przedstawiałam na poprzednim slajdzie, możemy z 95% pewnością zaufać, że w całej populacji ten zakres będzie wynosił tyle, a nie tylko ten jeden punkt. Czyli czasami może on wynosić od 90, a czasami ta skuteczność może być większa. I zobaczcie, że wszystkie te parametry są przedstawione właśnie w taki sposób, jako przedział ufności. I według mnie jest to taka duża dojrzałość statystyka, żeby pokazać to w taki sposób, i to ładnie wygląda. Natomiast jeśli chodzi o statystykę w tym względzie, statystyka nam w tym nie pomaga, bo nie jesteśmy w stanie wyliczyć tego przedziału ufności. Kiedyś próbowałam to znaleźć, tydzień chyba szukałam, finalnie się odezwałam w końcu do nauczycielki naszej, z którą mieliśmy zajęcie na doktoracie ze statystyki i odpowiedziałam jednym zdaniem. Proszę szukać w Google. Także jeśli wtedy chcą Państwo wyliczyć sobie przedział ufności, z kalkulatorów po prostu możemy skorzystać, żeby wyliczyć przedział ufności dla naszego badania. Tam się daje, ile, jaki jest wynik, z jakiej populacji naszej badanej i on nam wylicza przedział ufności. Czasem Google jest naszym największym przyjacielem. Dobrze. Ostatnią rzeczą, którą chciałabym Państwu przedstawić ze takich testów, które przydadzą się Wam w Waszej statystycznej przygodzie, jest test H-kwadrat. Jest to test, ponieważ wcześniej mówiliśmy o testach, które przedstawiają różnice między zmiennych ilościowych. W tym przypadku pomówimy o różnicach dla zmiennych jakościowych, niezależnych od siebie. Zmienne jakościowe, czyli na przykład płeć, czyli coś, co możemy określić jako tak, nie. Teraz Wam to przedstawię na przykładzie. Tutaj znowu korzystałam ze strony GUS-u. Wybrałam sobie gdzieś tam ludność w 2019 roku w Polsce. Zaznaczyłam, żeby pokazało mi, w jaki sposób rozkłada się ta ludność ze względu na miejsce zamieszkania, miasto, wieś, czyli coś, co możemy zakodować 1-2, a płeć, czyli zakodować 1-2. Wyskakuje nam taka tabelka i z taką tabelką muszą się Państwo zaprzyjaźnić, ponieważ jest to coś, co będziemy zawsze stosować, gdy będziemy chcieli skorzystać z testu H-kwadrat. Mianowicie tego rodzaju tabeli. Mianowicie na tej tabeli będziemy przedstawiać nasze dwie zmienne jakościowe, które chcemy ze sobą porównać, żeby sprawdzić, czy one się między sobą różnią. Będziemy chcieli sprawdzić, czy różni się ilość mężczyzn mieszkających na wsi czy mieście, czy ta różnica jest istotna. Zawsze tworząc taką tabelę, rozkładamy w jednym miejscu jedną zmienną jakościową, w drugim drugą, przedstawiamy nasze dane, zazwyczaj nazywamy te komórki jako A, B, C, D i zawsze musimy przedstawić również sumowanie. W momencie, kiedy wykonujecie Państwo badania i robicie test H-kwadrat, polecam mieć ze sobą karteczkę, długopis, żeby przy H-kwadracie zawsze móc sobie stworzyć taką tabelę. Taką tabelę też możemy zawsze stworzyć w
w statystyce, bo tam przy tabelach liczności można to zrobić. Dobra, przechodząc dalej. Test chi kwadrat ma pewne założenia. Nie możemy sobie go stosować wtedy, kiedy chcemy i jak chcemy, tylko ma pewne założenia, które musimy spełnić, żeby móc móc go wykorzystać. Tutaj jest jakby ściąga z moich zajęć gdzieś tam na doktoracie, które mieliśmy ze statystyki. Pierwszym założeniem testu chi kwadrat jest to, że liczebności oczekiwane mają wynosić więcej niż 5. Oraz, że zakładamy również, że gdy liczba w tabeli ma więcej niż 10, zakładamy, że liczebność oczekiwana zawsze będzie większa niż 5. Czyli wróćmy sobie do tej tabelki. W tym przypadku każda z tych wartości jest generalnie większa niż 10, więc będziemy zakładać, że te wartości oczekiwane będą większe niż 5, więc wyliczać ich nie musimy. Natomiast jeśli by się okazało, że któraś z tych wartości jest mniejsza niż 10, musimy wyliczyć, czy nasza liczebność oczekiwana będzie większa niż 5, bo dopiero wtedy będziemy wiedzieć, z którego testu będziemy korzystać. Ja zaraz Wam przedstawię, w jaki sposób te liczebności oczekiwane się wylicza. Natomiast najpierw chcę przedstawić tutaj ten wykres. Zobaczą Państwo, że jeśli którakolwiek z wyliczonych liczebności oczekiwanych będzie mniejsza niż 5, wtedy musimy użyć troszeczkę innych testów. Musimy użyć albo testu chi kwadrat z poprawką Yatesa, wtedy kiedy liczebność grupy jest większa niż 40. Natomiast jeśli jest ona większa niż 20, mniejsza niż 40, ale którakolwiek z wyliczonych wartości oczekiwanych ma mniej niż 5, musimy użyć dokładnego testu Fischera. Natomiast gdy wszystkie nasze wartości są odpowiednio duże, używamy albo testu chi kwadrat, albo chi kwadrat z poprawką Yatesa w zależności od liczebności całkowitej naszej próby. Liczebność całkowita naszej próby jest to nasze razem. Natomiast w jaki sposób wyliczyć liczebność oczekiwaną? Przedstawiłam tutaj, jakby to jest najmniej fortunny przykład, bo te wszystkie liczebności są bardzo duże, więc jakby na nich nie musielibyśmy tego wyliczać. Natomiast jeśli ta tabelka gdzieś tam w tabeli i w punkcie A, czyli tutaj w tym miejscu, ta liczebność byłaby mniejsza niż 10 i chcielibyśmy sprawdzić liczebność oczekiwaną, wyliczalibyśmy to w ten sposób. No to wzór jest taki, że nasza liczebność oczekiwana punktu A, czyli tego, wynosi to razem, dlatego zawsze właśnie muszą Państwo tą tabelkę tworzyć na kartce. To razy ta wartość razem podzielić na tą wartość całkowitą. Wyszło mi to znacząco więcej niż 5, więc tak jak wiedzieliśmy od samego początku, nasza liczebność oczekiwana jest większa niż 5 i w taki sposób Państwo to liczą za każdym razem, gdy gdzieś tam któraś z tych wartości jest podejrzana, czyli jest mniejsza niż 10, bo gdy one wszystkie i A, i B, i C, i D będą większe niż 10, to generalnie wyliczać tego Państwo nie muszą, bo wtedy wszystkie te liczebności oczekiwane wyjdą raczej więcej niż 5. I zrobiłam tutaj taki zupełnie wymyślony przykład, żeby Państwu pokazać, w jaki sposób to się wylicza w statystyce. Założyłam sobie, że jest jakaś taka grupa ludzi, populacja badana, gdzie jakaś część z nich pali, jest to 61 osób w sumie i 55 osób nie pali. Pośród tych osób, które tej naszej badanej populacji, 62 osoby przeszły zawał i 54 tego zawału nie przeszły. Rozkładamy to w naszej tabeli w taki sposób, że osoby, które paliły i miały zawał są tutaj, osoby, które paliły, zawału nie miały, jest to taka liczebność, osoby, które nie paliły, ale zawał też przeszły, to jest 12, no i osoby, które nie paliły i nie przeszły zawału, jest to też jakaś tam wartość, to jest zupełnie wymyślone, gdzieś tam jest to tylko dla Państwa przykładu. Robimy sumę wszystkich tych wierszy i kolumn, po to, żeby mieć również tą sumę całkowitą. To sobie zrobili Państwo na kartce i włączają teraz Państwo statystykę. Wchodzimy w statystyki nieparametryczne i pokaże nam się to. Klikamy tabelę 2x2, klikamy OK i wyskakuje nam taka tabelka, w której musimy po prostu przekopiować te wartości, które mają Państwo na kartce, czyli jest to 50, 11, 12, 43, co jak chcę pokazać, zgadza się z tym, który tutaj wymyśliłam. Klikamy podsumowanie i wychodzi nam tego typu wynik. Nasze wyniki, które nas interesują, są tutaj. Tak jak Państwo widzą, są tutaj te testy, o których Wam mówiłam, które wybieracie w zależności od tego, jakie warunki spełniliście, jakie były założone w tym wykresie na początku. Czyli w momencie, gdyby wybierali Państwo test chi kwadrat, bo takie założenia tam były spełnione,
patrzą Państwo na ten wynik. Gdyby to był chi kwadrat z poprawką jajca, biorą Państwo ten wynik. Gdyby to był R, biorą Państwo wynik ten i analizujemy go dokładnie w taki sposób, jak analizowaliśmy wszystkie poprzednie testy, czyli w momencie, kiedy to P tutaj jest mniejsze od 0,05, znaczy nam to, że parametry różnią się. Czyli wniosek, jaki możemy wyciągnąć, jest taki, że to, że ktoś palił i znacząco wpływało na to, czy przebył zawał, czy nie. Dobrze, i żeby pokazać Wam, w jaki sposób to wygląda na przykładach w badaniach nakółkowych, zaszłam wczoraj bardzo daleko już w gdzieś tam podmiotowych publikacjach, wylądowałam w miejscu, gdzie jest publikacja gdzieś tam w islamskim czasopiśmie. W każdym razie chodziło mi głównie o tabelę. Mianowicie gdzieś tam w tej publikacji przedstawia się tego rodzaju tabela, gdzie widzą Państwo, tutaj są wyniki testu z P. Te, które nas będą interesowały, to są te znaczki, bo tak przedstawili autorzy, że to jest test chi kwadrat, który był wykonywany w tych dwóch przypadkach. I oni w tym miejscu porównali, czy na przykład osoby, które paliły i nie paliły, porównały je z osobami, które miały zespół metaboliczny albo go nie miały. I w tym przypadku wyszło im, że P jest większe od 0,05, więc nie różniło się to, jakby ten parametr palenia nie wpływał na posiadanie zespołu metabolicznego, tak samo w przypadku jakby statusu małżeńskiego, czyli czy ktoś był wolny, czy był małżonkiem, żoną, czy był też rozwiedziony. Dlatego, że to nasze P tutaj wyszło większe niż 0,05, czyli nie wpływało, nie różniły się to. Kończąc już, drodzy Państwo, bo generalnie za dużo statystyki naraz to też nie jest łatwe do przyjęcia. Opowiem Państwu, kim był generalnie ten nasz student, który wymyślił wiele testów i z których korzystamy i używamy tych nazw, a nie wiemy tak naprawdę, o kim mówimy. Okazuje się, że ten student studentem nie był. Był natomiast statystykiem angielskim, który publikował pod pseudonimem Student i przez większość życia pracował w browarach i zajmując się tam kontrolą jakości piwa i surowców do jego produkcji, gdzieś tam zaczął rozważać nad statystyką, gdzieś tam zaczął nad tą statystyką pracować i stąd też wzięły się jego testy. Także jak widzicie, droga od pracy w browarze, a bycia statystykiem też jest bardzo prosta. Dobrze, jeśli chodzi o biografię, z której korzystałam i też jakby coś, co Wam bardzo polecam, mówi się, że poleca się swoje, jest to publikacja, taki podręcznik statystyki stworzony u nas na katedrze i on dla studentów SIM-u w ogóle jest dostępny za darmo na stronie wydawnictwa, gdzie jest to wszystko opisane w bardzo przystępny sposób, również z takimi właśnie zrzutami ekranu, gdzie co klikać, żeby dany wynik nam wyszedł. Odsyłam do tego też, ponieważ jakby zrozumieć wszystko tylko ze słuchu, to nie jest do końca łatwe, a gdzieś tam mając to na papierze, będą Państwo mogli sobie spokojnie poczytać, douczyć się, dorozumieć, w jaki sposób to wygląda. Dobra, to jest generalnie koniec mojej prezentacji. Dziękuję Wam bardzo za godzinną uwagę, jeśli chodzi o rozmowę o statystyce. Bardzo Was tutaj podziwiam. Jeśli chodzi o wykorzystanie, to tutaj jest, polecam w ogóle bardzo stronka Slides Go do bardzo ładnych wzorów do tworzenia prezentacji. Dobra, dziękuję.